dobry wieczór. Dobry wieczór. Witają Państwa Marlena Strojecka i Mirosław Pakuła. Zaprosiliśmy Państwa na prezentację naszej książki Witold Zglenicki 1850-1904. Wizjoner i filantrop. Witamy Państwa serdecznie. Obejrzeliście Państwo przed chwilą film pokazujący miejsca, w których mieszkał i żył Witold Zglenicki. Ilustracją muzyczną był utwór Karla Orffa O Fortuna, natomiast warstwa tekstowa to średniowieczny poemat, jeden ze średniowiecznych poematów. Akurat O Fortuna opowiada o zmiennym ludzkim losie, a taki los był naszego bohatera, Witolda Zglenickiego. Jego życie było ciągłą walką z przeciwnościami. Na naszym spotkaniu chcieliśmy serdecznie powitać pana Mirosława Włodarczyka, wójta gminy Witonia. Dodam, że jest to miejscowość, w tej w gminie Witonia znajduje się miejscowość Wargawa, o tym będziemy mówić, w której urodził się nasz bohater. Witam serdecznie historyków, doktor habilitowany Jolantę Załęczny, Jacka Emila Szczepańskiego, doktora Sławomira Jakubczaka. Witamy gospodarzy miasta i gminy Serock, pana burmistrza Artura Borkowskiego i pana przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego. Witamy wszystkich Państwa obecnych tutaj z nami. Ci, którzy tutaj są i oglądają, ale też którzy są przed komputerami, oglądają nas na Facebooku. Witamy serdecznie. Witamy. W dalszej części naszego spotkania przedstawimy Państwu sylwetkę bohatera książki przez pryzmat miejsc, w których żył i pracował. Nasza prezentacja nie będzie odwzorowaniem książki. Tę, mamy nadzieję, Państwo przeczytacie. Naszą intencją jest powiedzieć i pokazać coś więcej niż znajdziecie Państwo w książce. Ja chyba muszę poprosić o pomoc i przełączenie slajdu. Naszą podróż rozpoczynamy od małej miejscowości Wargawa Stara, gdzie 6 stycznia 1850 roku urodził się Witold Zglenicki. Ale tę datę ustalono dość późno, bo dopiero pod koniec lat 70. XX wieku. Tak, rzeczywiście. Do 1978 roku datę jego urodzin podawano, jako datę jego urodzin podawano 2 sierpnia 1848 roku, a jako miejsce urodzenia Płock. Faktyczną datę i miejsce urodzenia ustalił dr inżynier Jakub Chojnacki, prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Na prezentowanym teraz slajdzie widzimy świadectwo chrztu Witolda Zglenickiego, sporządzone na podstawie zapisu w księdze w parafii Witonia. I oto ten zapis. I jeszcze trochę bliżej. A teraz wróćmy do Wargawy. Na mapie Królestwa Polskiego widzimy Wargawę Starą, miejsce urodzenia Witolda Zglenickiego. Rodowód tej miejscowości sięga XIV wieku. Wargawa to dziś mała wieś w gminie Witonia w powiecie łęczyckim w województwie łódzkim. Matka Witolda, Weronika z Załusków, była właścicielką Wargawy. W 1844 roku wyszła za mąż za Konstantego Zglenickiego z Płocka. Zamieszkali w domu zbudowanym jeszcze przez ojca Weroniki Joachima Załuska. Rodzice ochrzcili syna w kościele parapialnym w pobliskiej Witonii 21 lipca 1850 roku. Rodzicami chrzestnymi byli Julianna Sąchocka, krewna ze strony matki Witolda, i Leon Załuska, brat matki. Witold miał jeszcze starszego o 3 lata brata Witolda.
Bolesława, przepraszam. Około roku 1858 rodzice Witolda przekazali majątek synowi Weroniki z pierwszego małżeństwa, a sami kupili majątek w Dębem koło Warszawy. Do Dębrego przeprowadzili się jednak później. Prawdopodobnie dopiero wtedy, gdy studia w Warszawie w 1867 roku skończył ich starszy syn Bolesław. Dębę to był piękny majątek ziemski o powierzchni około 300 hektarów, należący niegdyś do biskupa polskiego Michała Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, później do kolejnych właścicieli. Murowany XVIII-wieczny pałac, kilkuhektarowy park wokół, folwark. Dębę stało się gniazdem rodziny Względnickich, więc Witold odwiedzał rodziców w czasie, gdy studiował w Warszawie. Zabierał często ze sobą kolegów i przyjaciół. Majątek Dębę niestety był przed I wojną światową przez Względnickich parcelowany. Wynikało to z ich trudnej sytuacji finansowej. W efekcie jednej z parcelacji powstała kolonia, dziś wieś, Bolesławowo, od imienia Bolesława Zglenickiego, brata Witolda, który w tamtym czasie zarządzał majątkiem. Wróćmy jednak do czasów młodości Witolda. Po zakończeniu nauki w domu w Wargawie Bolesław i potem Witold Zglenicki w 1859 roku zostali wysłani do gimnazjum gubernialnego w Płocku. Była to renomowana szkoła, później zwana potocznie Małachowianką, która istnieje do dzisiaj. Płock był w tamtym czasie sporym miastem, liczył ponad 20 tysięcy mieszkańców. Pobyt w gimnazjum przypadł na niespokojne lata przedpowstaniowe. Wybuch powstania poprzedzały manifestacje, nabożeństwa patriotyczne w kościołach oraz działalność spiskowa. W 1863 roku Płock miał być siedzibą rządu narodowego, ale miasto nie udało się odbić z rąk rosyjskich. Wydarzenia te mocno wpłynęły na braci Zglenickich, którzy jednak udziału w powstaniu nie wzięli. Mieli wówczas 16 i 13 lat. W 1866 roku w ślad za bratem Witold Zglenicki trafił do Szkoły Głównej w Warszawie, poprzedniczki Uniwersytetu Warszawskiego. Bracia mieszkali na stacji u krewnej po kądzieli Julii Dąbrowskiej. Warszawa była wówczas naukowym, przemysłowym i biznesowym centrum Królestwa Polskiego. Druga połowa XIX wieku to okres boomu budowlanego. Powstawały nowe budynki, trakty drogowe i linie kolejowe. Był to okres rozwoju, okres pozytywizmu. Ja tylko dodam, że na prezentowanym slajdzie, który musieliśmy koniecznie Państwu pokazać, widzimy flisaków. Wiadomo, że Sarock słynie z tradycji flisackiej. Nie mogliśmy się więc powstrzymać, żeby tego zdjęcia nie pokazać. To była Warszawa z czasów Stanisława Wokulskiego z lalki Prusa, który z romantyka stał się pozytywistą. Podobną przemianę przeszli bracia Zglenicy w czasie studiów w Warszawie. Stało się to pod wpływem profesorów Szkoły Głównej, a zwłaszcza rektora Józefa Mianowskiego, którego prezentujemy teraz na slajdzie. A teraz kilka zdjęć Warszawy z tamtych czasów. Na pierwszym zdjęciu Państwo widzicie chyba dobrze rozpoznawalny obiekt, bramę główną od strony krakowskiego przedmieścia do Szkoły Głównej wówczas, później Uniwersytetu Warszawskiego. Na kolejnym zdjęciu Pałac Kazimierzowski, czyli ta główna siedziba Szkoły Głównej, później Uniwersytetu. Na kolejnym zdjęciu biblioteka uniwersytecka, tak zwana stara biblioteka uniwersytecka. A to ciekawa rycina, malarz, artysta przebywał, rysując to, na kopule kościoła ewangelickiego na Kredytowej. I to jest doskonale widać na pierwszym planie ulicę Mazowiecką, w poprzek Trauguta, z prawej strony kościół Świętego Krzyża, dobrze widoczny, a strzałko zaznaczony Pałac Kazimierzowski, czyli siedziba Szkoły Głównej. To samo ujęcie, tylko już z aparatu fotograficznego,
Też widzimy budynki przy ulicy Mazowieckiej na dole, a nad samą skarpą nad Wisłą Pałac Kazimierzowski. Też zdjęcie z kopuły Kościoła Ewangelickiego na Kredytowej. Najciekawszy tutaj obiekt widoczny to Wielka Synagoga nad Łomackim. Kolejnym etapem naszej podróży śladem Witolda Zglenickiego jest Petersburg. Po studiach w Warszawie drogi braci Zglenickich rozeszły się. Bolesław zaczął zarządzać majątkiem rodzinnym w Dębem, a jego zafascynowany nauką i niezwykle utalentowany brat postanowił się dalej uczyć. W 1870 roku pojechał do Petersburga. Petersburg był wówczas stolicą Imperium Rosyjskiego, pięknym miastem nad Newą, które miało w tamtym czasie około 800 tysięcy mieszkańców. W Petersburgu mieszkało kilkadziesiąt tysięcy Polaków, w tym około 2 tysięcy studiowało. Nowa uczelnia Witolda Zglenickiego, Instytut Korpusu Inżynierów Górniczych, była jedną z najstarszych tego typu wyższych szkół w Europie i jednocześnie nauka w niej była bardzo kosztowna. Tylko dzięki pomocy finansowej brata Bolesława Witold Zglenicki mógł te studia podjąć. Wybór uczelni, a właściwie jej profilu, okazał się życiowym wyborem dla Witolda Zglenickiego. Naukę ukończył w 1875 roku z pierwszą lokatą i uzyskał tytuł zawodowy inżyniera górnika. Zglenicki nie zdecydował się na pozostanie w Rosji, mimo że pracę zaproponował mu sam Mendelejew. Został więc delegowany do Suchedniowa, który był siedzibą zakładów górniczych okręgu wschodniego Królestwa Polskiego, utworzonego w wyniku podziału staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. W Suchedniowie Zglenicki odbywa roczne praktyki, następnie zostaje mianowany kierownikiem zakładów hutniczych w Mroczkowie. Do swojego nowego zadania podszedł bardzo ambitnie. Dla Mroczkowa przybycie Zglenickiego było czasem ożywienia życia górniczo-hutniczego. Inżynier pracował tu do roku 1884. Miał wielkie plany. Rozpoczął modernizację wielkiego pieca. Nieznaczący zakład chciał przekształcić w zakład wiodący w regionie. Planów nie udało się jednak zrealizować. Witold Zglenicki najpierw został zawieszony, następnie całkowicie zwolniony z pracy pod zarzutem przywłaszczenia mienia. Przez 6 lat inżynier pozostawał poza służbą państwową. Ten czas poświęcił głównie na oczyszczenie swojego imienia. Udowadniał to w pismach kierowanych do Petersburga, gdzie mieścił się zarząd górniczy, któremu podlegał również przemysł górniczy i hutniczy Królestwa Polskiego. Zglenicki bronił się również w prasie, publikując artykuły. W tym czasie mieszkał w Kielcach, gdzie pracował w prywatnych kuźnicach. W wieku 40 lat, w roku 1890, po latach wysiłków o oczyszczenie z zarzutów i przywrócenie prawa do wykonywania zawodu, zarząd górniczy powołuje Zglenickiego do pracy. Szanowni Państwo, przenosimy się teraz za granicę Królestwa Polskiego. Śladem Witolda Zglenickiego jesteśmy w Rydze. Wówczas jest to trzecie co do wielkości miasto Imperium Rosyjskiego. Tu nasz bohater dostaje posadę w urzędzie probierczym. Zajmuje się m.in. legalizowaniem i ustalaniem wartości przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych. Inżynier Zglenicki spędził w Rydze 2 lata. Z racji wykonywanego zawodu spotkał tam wielu bogatych i wpływowych ludzi, m.in. hrabiego Beckendorfa, który odegra znaczącą rolę w jego życiu. Zgadza się. W swojej pracy probiera Witold Zglenicki wyróżnia się dokładnością i solidnością. Jest zdolny, a wieści o jego wyjątkowości docierają do Petersburga. Władze zarządu górniczego proponują Zglenickiemu bardzo prestiżowe stanowisko naczelnego inżyniera Donieckiego Okręgu Kopalnianego, które zostaje przez naszego bohatera odrzucone. To z kolei zostaje odebrane jako wyraz nieposłuszeństwa i za karę Polak ma zostać wysłany na Syberię. I tu wkracza hrabia Beckendorf, przedsiębiorca, dyplomata, przyszły ambasador Rosji w Kopenhadze i Londynie. W tej chwili dla nas najistotniejszy jest fakt, że był niezwykle wpływowym przyjacielem carskiego domu. Dzięki jego wpływom ostatecznie Zglenicki zostaje wysłany na Kaukaz, do Baku. Przenieśmy się zatem do Baku.
o którym do miasta, o którym cytowany przez nas w książce Edward Strumpf, opisujący swoją podróż na Kaukaz, pisał: grobem wydaje się dla skazanych za życia. A jednak nie dla Witolda Zrinickiego, który zapewne sam wybrał Baku. Dla niego był to wymarzony kierunek. Jest to więcej niż prawdopodobne, biorąc pod uwagę fakt, że w tym okresie południowe tereny Półwyspu Aprzerońskiego, gdzie leży miasto, przeżywały okres rozwoju przemysłu naftowego. Sam Mendelejew podróżował do Baku, gdzie interesował się problemami eksploatacji ropy naftowej, krytykował nawet władze za to, że nie doceniają bogactw kryjących się głęboko w kaukaskiej ziemi. Między innymi to on zaszczepił w Witoldzie Zglenickim zainteresowanie naftą i geologią Kaukazu. To może dodajmy, że wpływ na Zglenickiego miał również Ignacy Łukasiewicz, znany na całym świecie wynalazca lampy naftowej. Sam Rockefeller, potentat naftowy, wysyłał do niego swoich ekspertów, by przyglądali się sposobom przetwarzania nafty. Marzeniem Zglenickiego jeszcze z czasów studenckich była współpraca z Łukasiewiczem. Niestety ta współpraca nigdy nie doszła do skutku. Łukasiewicz mieszkał w tamtym czasie w Zaborze Austriackim, a w 1882 roku zmarł. Wróćmy jednak do Baku. W momencie przybycia polskiego inżyniera Baku przynosiło połowę światowego wydobycia ropy naftowej, co stanowiło i stanowiło 95% wydobycia w Rosji. Działali tu zagraniczni biznesmeni, wspomniani Rockefellerowie, a także bracia Nobel, w tym fundator słynnej nagrody Alfred Nobel, z którym nasz bohater się zaprzyjaźnił. Witold Zglenicki w Baku nie dostał jednak posady inżyniera, a podobnie jak w Rydze stanowisko probiera. I podobnie jak w Rydze, tak w Baku bardzo sumiennie podchodził do swoich zawodowych obowiązków. Tuż po przybyciu rozpoczyna dokładną analizę tworzonych w regionie dzieł z drogocennych kruszców. Poznaje rzemieślników i liczne problemy, z jakim się mierzą. Jedną z inicjatyw Witolda Zglenickiego było stworzenie zawodowych szkół rzemieślniczych. W ówczesnym Baku takowe nie istniały. Pod koniec XIX wieku sztuka tworzenia biżuterii wciąż przekazywana była zgodnie z wielowiekową tradycją z mistrza na ucznia, a do produkcji wykorzystywano prymitywne narzędzia. Zglenicki chciał utworzyć szkoły dla młodzieży oraz kursy uzupełniające dla dorosłych, ponieważ wielu mistrzów było analfabetami. Opracował nawet program dla szkół, który zakładał zdobywanie zarówno wiedzy ogólnej, jak i branżowej, na przykład dotyczące przepisów prawnych obowiązujących podczas handlu kruszcami oraz ćwiczenia praktyczne, na przykład sztuka tworzenia stopów, ich czyszczenia, a także sztukę zdobienia. To tylko jeden z wielu dowodów na bezinteresowne zaangażowanie Witolda Zglinickiego w kwestie społeczne. Niestety ten projekt, mimo że wstępnie zaakceptowany przez władze Baku, nie został zrealizowany. Na przeszkodzie stanęły pieniądze. Mimo że kilkakrotnie podejmował próbę, szkoły za życia Zglenickiego nie udało się otworzyć. Drodzy Państwo, teraz przygotowaliśmy slajd, na którym widać znak probiera Witolda Zglenickiego. 84 to jest numer próby, 1896 to jest po prostu rok. Natomiast B3 to inicjały WZ, pisane alfabetem rosyjskim. Na kolejnym slajdzie widzimy znak probiera oraz ówczesny herb Baku. Ognie w herbie odpowiadają tym łezkom na znaku probiera, a niżej jest zapis Witold Zglenicki po rosyjsku. Na kolejnych slajdach zobaczycie Państwo dzieło sygnowane znakiem probiera Zglenickiego. Jest to pasek. Dodam tylko, że ten pasek został znaleziony po dość długich poszukiwaniach i udało mi się go znaleźć na jednym z portali aukcyjnych, pewnie Państwo kojarzą, na eBayu, u handlarza antykami. Oczywiście mamy zgodę na wykorzystanie tych zdjęć.
To jest szczególnie interesujące, ponieważ wyraźnie widać ten znak probiera Witolda Zglenickiego. I muszę przyznać, że to znalezisko, choć są to tylko zdjęcia, ale sprawiło nam naprawdę ogromną radość. A tak wygląda... Jeszcze chwilka. Jeszcze tak wyglądał ten, tak wygląda ten pasek. Proszę. A tak wygląda plan miasta Baku z roku 1910. Wiemy, że Witold Zglenicki mieszkał przy ulicy Perskiej. Obecnie jest to ulica Muchtarowa. Zaznaczyliśmy ją na planie kolorem czerwonym. Tam też znajdował się urząd probierczy. Pozwala to przypuszczać, że był to ten sam budynek. Ale teraz na ten moment udamy się poza granicę Baku, nawet poza granicę Imperium. Nie będziemy jednak Państwu mówić, dokąd się wybieramy. Myślę, że to będzie widoczne na naszej małej niespodziance. Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voiler le soir les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Pour qu'à ce bruit, chacun s'entraîne, on peut la nuit jouer de la sirène, nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau, par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 9, 10, 11 heures. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Bien que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala, on élimine les chinchillas. Drodzy Państwo, są to zdjęcia z roku 1900, oczywiście z Paryża. Zdjęcia są samego Tomasza Edisona. To, co pokazaliśmy, to zmontowane trzy krótkie filmy. Jedne z pierwszych filmów, jakie powstały na świecie. I w tym miejscu chcemy wspomnieć kolejnego innego Polaka, który podobnie jak nasz bohater został przez świat nieco zapomniany. Jest to wynalazca Kazimierz Pruszyński. Dziś za ojców kinematografii światowej uważamy bracia Lumière. W rzeczywistości to Polak był pierwszy. Swój pleograf, urządzenie do rejestrowania, następnie odtwarzania filmów, stworzył niecały rok przed wynalazkiem Francuzów. Jeden z braci, Auguste Lumière, wspomniał: byłem wraz z bratem twórcą filmu francuskiego, ale istniał również pewien Polak, który nas znacznie wyprzedził. Wracając do Paryża. Na filmie, który przedstawiliśmy Państwu,
widzieliśmy zdjęcia Paryża i zdjęcia pewnego ważnego dla miasta i całego świata wydarzenia, wystawy światowej. Wystawa światowa otwarta była 14 kwietnia 1900 roku, a jej ideą było ukazanie bilansu całego XIX wieku. Trwała do 12 listopada i przygotowana została naprawdę z ogromnym rozmachem. Podczas jej trwania uruchomiono na przykład pierwszą linię metra w Paryżu. Specjalnie na tę wystawę zbudowano most Aleksandra. Na terenie z kolei samej wystawy uruchomiono taki ruchomy chodnik. Ten chodnik był drewniany, miał dystans 3,5 km i sunął z prędkością 4 lub 8 km na godzinę. On się dzielił na takie dwie części. Poruszało się nim nawet 160 tysięcy osób dziennie. Samą wystawę odwiedziło ponad 50 milionów gości. Zaprezentowanych zostało 58 krajów, których osiągnięcia przedstawiono w 18 grupach tematycznych i 121 kategoriach. Prezentowane było m.in. złoto oraz srebrne rzemiosło oraz biżuteria, również kaukaskich rzemieślników. I w ten sposób powoli wracamy do naszego bohatera. Bo to dzięki Witoldowi Zglenickiemu mogli swoje dzieła zaprezentować na francuskiej wystawie. Zgodnie z wymogami carskiego Ministerstwa Finansów zaprezentowane miały zostać przedmioty charakterystyczne dla regionu, z którego pochodzą. Przygotowanie dzieł nie stanowiło problemu, natomiast problemem były pieniądze. Już sam materiał do przygotowania dzieł stanowił duże wyzwanie ekonomiczne. Pomysłem polskiego probiera było wypożyczenie biżuterii i innych drogocennych dzieł przedmiotów przeznaczonych na wystawę od ich bogatych właścicieli, zanim kosztowności zostały zaprezentowane na wystawie paryskiej. Zostały przedstawione w Baku, w siedzibie probiera. Podobne wystawy promujące dzieła lokalnych twórców prezentowane były jeszcze wielokrotnie. Praca probiera nie była jedynym zajęciem naszego bohatera. Po pracy oddawał się swojej pasji, którą była nieustannie geologia. Półwysep Paprzeroński przeszedł wzdłuż i wszerz i to wielokrotnie, poszukując bogatych złóż, nie tylko ropy naftowej. Efektem tego była stworzona przez Zglenickiego pierwsza geologiczna mapa półwyspu. Zyskał ogromne uznanie jako geolog. Również kwestii technik wydobywczych zyskał opinię eksperta. Stworzył aparat do pomiaru odchyleń i krzywic szybów, który po pierwsze zwiększył tempo wierceń, po drugie zmniejszył ilość wybuchów podczas prób wydobycia ropy i gazu, co z kolei ograniczyło ilość gwałtownych i niebezpiecznych pożarów. Zglenicki zmodernizował również świdry wiertnicze. Najsłynniejszym jednak osiągnięciem Polaka było opracowanie technologii wydobywania ropy z dna morskiego. Pomysł był absolutnie rewolucyjny i wyprzedzający czasy. Po pierwsze, Witold Zglenicki ustalił, że najbogatsze złoża ropy naftowej na Półwyspie znajdują się właśnie na terenach położonych najbliżej morza, na tamtejszych wyspach i w samym dnie morskim. Po drugie, opracował technologię wydobycia ropy. Budowę szybów naftowych zaplanował bezpośrednio na morzu. Na palach na wysokości niecałych 4 metrów nad poziomem morza miała zostać zbudowana wodoszczelna platforma, a wydobyta ropa miała być z kolei transportowana na specjalne barki lub żelazne tankowce. 29 lipca 1896 roku Zglenicki zwrócił się do Urzędu Bogactw Państwowych guberni Baku z prośbą o przydzielenie dwóch działek morskich w Zatoce Bibi el-Bajckiej. Z tą samą prośbą zwrócił się w październiku 1896 roku do Departamentu Górniczego w Baku. Mimo negatywnych odpowiedzi nie poddał się. Kolejny raz wystosował prośbę w lutym 1898 roku, następnie w lipcu roku 1900, osiągając połowiczny sukces. Uznano wyniki jego badań geologicznych i zdecydowano o poszukiwaniach w dnie zatoki, ale po jej wcześniejszym zasypaniu. Ostrzeżenie Zglenickiego, że przedsięwzięcie będzie ryzykowne, a koszty wyższe niż zakładano, zostały zignorowane.
dla samego inżyniera przełomowy okazał się rok 1901. Wówczas Ministerstwo Ziemi i Bogactw Państwowych przydzieliło mu pierwszą działkę w okolicy Surahan. Rok później otrzymał kolejne działki na lądzie oraz wymarzoną działkę morską w Zatoce Bibi-Ejbackiej, oznaczoną numerem 29. I kiedy realizacja życiowych planów wydawała się bliska, na Zglenickiego spadł cios. Dowiedział się, że choruje na śmiertelną wówczas cukrzycę. Inżynier Witold Zglenicki zmarł w Baku 6 lipca 1904 roku. 3 dni przed śmiercią spisał testament. Testament Witolda Zglenickiego uwzględniał nie tylko najbliższych inżyniera. Oczywiście zabezpieczył finansowo swojego syna Anatola Winogradowa oraz jego matkę Marię, która była towarzyszką życia Zglenickiego. Ślubu jednak nie mieli. Inżynier pamiętał o współpracownikach z Urzędu Probierczego, którego pracami kierował na pokrycie ewentualnych strat finansowych powstałych w wyniku zgubienia lub uszkodzenia cennych przedmiotów. Pieniądze trafiły również do bakijskiego katolickiego Towarzystwa Dobroczynności. Dużą kwotę przeznaczył również na budowę kościoła katolickiego w Baku. Inżynier przez całe swoje życie był bardzo głęboko wierzącym człowiekiem. 50 tysięcy rubli przeznaczył inżynier na utworzenie w Baku szkoły rzemieślniczo-artystycznej, kształcącej w produkcji wyrobów ze złota i srebra oraz 5 tysięcy rocznie przez 10 lat na jej utrzymanie. 15 tysięcy zapisał Zglenicki na budowę szkoły rzemieślniczej w Płocku oraz 2 tysiące rocznie przez 10 lat na jej utrzymanie, a także w miarę możliwości na założenie i utrzymanie podobnych szkół w pozostałych miastach gubernianych Królestwa Polskiego. W paragrafie 1 i 8 swojego testamentu Witold Zglenicki zapisał środki polskiej nauce. Treść zapisu jest umieszczona na slajdzie. Dochód z połowy działki gruntu w miejscowości w pobliżu wsi Surahany zapisuje kasie imienia Mianowskiego w Warszawie pod warunkiem, żeby kasa praw swoich do tych dochodów nie sprzedawała, lecz użytkowała z nich w miarę ich otrzymywania na wieczne czasy. Jeśli po zaspokojeniu wszystkich wymienionych legatów pozostaną sumy, jakie wolne do rozporządzania, to takowe zapisuje kasie Mianowskiego w Warszawie dla utworzenia kapitału żelaznego pod warunkiem, żeby procent od tego kapitału był użyty na wydawanie nagród wedle uznania zarządu kasy za najlepsze dzieło dotyczące ogólnoeuropejskiej literatury, sztuki i nauki w rodzaju nagród Nobla. Kasa imienia Mianowskiego była fundacją popierania nauki. Głównym jej celem było upowszechnianie nauki, a przede wszystkim finansowanie projektów naukowych oraz udzielanie wsparcia finansowego badaczom. Działająca w zaborze rosyjskim kasa była największą tego typu instytucją. Dzięki zapisowi Zglenickiego do czerwca 1915 roku wpłynęło 1 400 000 rubli, co stanowiło wówczas równowartość 700 tysięcy dolarów w złocie. Był to jedyny w dziejach nauki polskiej okres, kiedy pieniędzy było więcej niż możliwości ich wydawania. Niestety wybuch I wojny światowej, a następnie rewolucja październikowa ostatecznie wstrzymały dopływ pieniędzy. W latach 50. kasa imienia Mianowskiego została rozwiązana, a jej wszystkie aktywa włączono do Polskiej Akademii Nauk. Przedśmiertnym życzeniem Witolda Zglenickiego było, aby jego szczątki zostały przewiezione do Polski i złożone w rodzinnym grobie w Woli Kiełpińskiej. Coś nam się tutaj popsuło. Prosiłbym trochę cofnąć, jeśli można. Tak, do slajdu 89. O, tutaj, tak. Życzenie to spełniła jego towarzyszka życia Maria Winogradowa, która specjalnym wagonem kolejowym przewiozła trumnę ze szczątkami Witolda z Baku do Modlina, a stamtąd do Dębego. Towarzyszył jej ich syn Anatol. Mogiła, w której spoczął Witold Zglenicki, była grobem rodzinnym. Pierwszą osobą pochowaną w tym grobie była matka Witolda, Weronika. Później spoczął w niej ojciec i brat. Mogiła znajdowała się na cmentarzu parafialnym w Zegrzu, ale po tym, jak Rosjanie zajęli Zegrze pod budowę twierdzy, została przeniesiona na nowy cmentarz Woli Kiełpińskiej. W
1979 roku Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne w Płocku ufundowały obok oddzielny pomnik poświęcony Witoldowi Zglińskiemu oraz płytę, która przykryła rodzinny grób. Szanowni Państwo, dotarliśmy do końca naszej podróży szlakiem miejsc związanych z Witoldem Zglenickim. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do lektury książki i jednocześnie nie zdradziliśmy zbytnio jej treści. Zachęcamy Państwa do przeczytania naszej publikacji. Bardzo dziękujemy za uwagę. Czy macie Państwo jakieś pytania? To w takim razie bardzo proszę o zabranie głosu pana wójta gminy Witonia, Mirosława Włodarczyka. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo autorowie tej książki, wyjątkowej myślę, bo jest to chyba pierwsza próba na taką skalę i gratuluję pomysłu i zwieńczonego dzieła. Jest mi bardzo miło, że dzisiaj tu jestem z państwem, ponieważ mocno się ucieszyłem, kiedy otrzymałem zaproszenie od pana burmistrza, chociaż nie mieliśmy okazji jeszcze się spotkać. Dzisiaj to jest po raz pierwszy. I nie wierzyłem własnym oczom, że coś takiego powstało lub powstaje, a być może jeszcze wiele, o których rzeczy nie wiemy. Ale pomysł, który państwo podjęliście, jako pani Marlena, pan Mirosław, proszę państwa, no jest wyjątkowy, bo to jest wyjątkowy człowiek, nieznany w zasadzie i zapomniany przez państwo polskie. Przepraszam, że tak mówię kolokwialnie, głośno, ale zapomniany. Zapomniana historia o wyjątkowym człowieku urodzonym w bardzo małej miejscowości, bo chcę przypomnieć, że gmina Witonia to jedna z najmniejszych gmin w województwie łódzkim, a w powiecie łęczyckim. Licząca niewiele, 3200 osób, mieszkańców, więc teren typowo rolniczy. Natomiast pan Witold Zglenicki, mimo młodego wieku, pewnie nie pamięta, kiedy opuszczał gminę Witonia. W tamtych czasach był majątek, który posiadali herbu Prus. Zresztą pan Zglenicki z takiego się herbu wywodzi. Powiem szczerze, jedynym świadkiem na dzień dzisiejszy jest tylko kościół w Witoni, gdzie został ochrzczony. Myślę, że ładny kościół jak na gminę Witonia. Zapraszam i zachęcam do odwiedzenia autorów szczególnie. Myślę, że poprzez dzisiejsze zaproszenie i nawiązanie tutaj znajomości i myślę, że nawiąże się szersza współpraca na temat właśnie tej wyjątkowej osoby. Powiem szczerze, że próbowałem zainteresować, myślę, że jedne z najwyższych władz w Polsce o wyjątkowości tej osoby i próbie ufundowania popiersia, ponieważ kilka lat wcześniej, w poprzedniej kadencji, z mojej inicjatywy też i niektórych radnych gminy Witonia zostało nadane imię jednego z parkingów czy placów na terenie gminy Witonia, który służy, co niektóre osoby, powiem brzydko, pukały się w głowie, kto to jest, nie znają ludzi, przepraszam, co ten wójt wyprawia. No, myślę, że przyniesie to efekty w następnych latach, a może niebawem, poprzez publikację tej książki, którą no, mam nadzieję, że zainteresuje wszystkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie, panie burmistrzu. Jest mi niezmiernie miło i wielki szacunek dla pana, dla autorki i dla pana Mirosława, autora. I pozwolicie państwo, że też mam skromny upominek do państwa, też z naszej inicjatywy, z mojej i naszych radnych takiego. Opracowaliśmy
monografię gminy Witonia, którą pozwolę sobie Państwu przekazać na Państwa ręce w podziękowaniu za dzisiejsze zaproszenie. Gratuluję pomysłu, mam nadzieję, że to są początki, że Państwo jeszcze dalej zagłębicie się w temat, w co głęboko wierzę. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Gratuluję pomysłu. Dziękuję. Mirosławie, być może spóźnione życzenia imieninowe, ale niech to dziękuję. Będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie panu jako gospodarzowi dzisiejszego spotkania również ten skromny upominek zawsze przyjąć. I początek, mam nadzieję. No mam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panu wójtowi. Prosimy o zabranie głosu przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Mariusza Rosińskiego. Szanowny panie wójcie gminy Witonia, szanowny panie burmistrzu, szanowni państwo autorzy tej książki o Witoldzie Zglenickim, szanowni mieszkańcy, szanowni państwo. Człowiek, który tak krótko żył, można powiedzieć, a tyle dokonał. Dzisiaj zapoznaliśmy się z tą niesamowitą historią, która naprawdę jest bardzo mało znana. Tym bardziej to cieszy, że jest to człowiek, który był w jakiś sposób związany z naszą gminą, szczególnie z miejscowością Dębę. Chciałbym podziękować panu burmistrzowi za tą inicjatywę stworzenia tej książki, organizację takiej imprezy właśnie, na której możemy promować, zaprezentować tą książkę. Dziękuję państwu, którzy to wykonali, panu Mirosławowi, pani Marlenie. Dziękuję bardzo za tą wiedzę, którą zostaliśmy dzisiaj uraczeni. Mam nadzieję, że w książce pojawią się jeszcze kolejne nowe i ciekawe rzeczy. Jest tych informacji nawet w internecie w tej chwili bardzo mało. Potwierdzam to, co pan wójt przed chwilą powiedział. Dziękuję państwu za obecność. Cieszy ta dobra frekwencja. Widać, że ta historia, szczególnie ta historia lokalna, nasza regionalna, jest bardzo ważna. Wiem, że będą kolejne inicjatywy, będą kolejne spotkania. Będziemy mówić o kolejnych osobach. Panie burmistrzu, wydaje mi się, że no, jak najbardziej uzasadnione są kolejne kroki, jeżeli chodzi o postać właśnie Witolda Zglińskiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Jeszcze prosił o zabranie głos. Panie burmistrzu, za chwileczkę pana poprosimy na koniec, na podsumowanie. Prosił o zabranie głos jeszcze wójt wsi Dębę. Zapraszamy. Sołtys, przepraszam. Może w przyszłości, kto wie. Panie burmistrzu, szanowni goście. Ja chciałbym w imieniu mieszkańców Dębego podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do promocji tej książki, do wydania tej książki. Ta książka nie tylko promuje Witolda Zglińskiego, ale promuje naszą również miejscowość. My jako mieszkańcy Dębego o tym Zglińskim rozmawiamy na co dzień. My nawet na tym placu, gdzie jest nasz skwer, ufundowaliśmy w tej chwili piękny park sobie. Na co dzień tam się spotykamy i ciągle o tym naszym przodku rozmawiamy. My jako mieszkańcy też chcieliśmy uczcić to, w związku z tym podjęliśmy takie dwa projekty. Jeden projekt, pierwszy, który chcemy zrobić, to jest, ja już nawet podjąłem taką postępowanie, w którym chciałbym poprzez Radę Gminy poprosić o nadanie tego placu imienia Witolda Zglińskiego. Drugi projekt, który chcemy zrealizować, to chcemy ufundować tam pomnik. Będzie to może pomnik, może metaloplastyka, odzwierciedleniem tej wieży wiertniczej, które tutaj właśnie oglądaliśmy w Baku. Tak sobie pomyślałem. Pisa ma krzywą wieżę, Paryż ma wieżę Eiffla. Dlaczego w Dębie ma nie być wieży wiertniczej?
Szanowni Państwo, tą imprezę, otwarcie tego placu i odsłonięcie tej wieży planujemy 13 czerwca. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich zaprosić tutaj obecnych, żebym po prostu mogli wspólnie uczcić naszego tutaj rodaka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i teraz poprosimy pana burmistrza o zabranie głosu. Znakomici autorzy i tej monografii, jak państwo dzisiaj mieliście sposobność obejrzeć, usłyszeć i tej prezentacji, która jest dziełem samym w sobie, niezależnym od monografii, którą promuję. Szanowny panie wójcie, panie przewodniczący, szanowna pani dyrektor Doroto Perczyńska, chciałem odwołać się również do tej osoby, ale też w ogóle do środowiska szkoły, zespołu szkół. Źle to ująłem, tak, bo to już się zmieniło. Zespołu szkolno-przedszkolnego Woli Kiełpińskiej, który nosi imię Witolda Zglenickiego i od bardzo wielu lat kultywuje, to jest chyba dobre słowo, tą postać w obrębie właśnie placówki, miejscowości. Do tego stopnia, że to zainteresowało też ambasadę Azerbejdżanu. Dzisiaj zapraszaliśmy gości, pan ambasador nawet się zapowiadał, ale chyba nie mamy zaszczytu go gościć dzisiaj. W każdym razie chciałem o tym wspomnieć, żeby nie było takiego poczucia, że w pewnym sensie zawłaszczyliśmy ten temat. Myślę, że poniekąd tak jest, ale po to go zawłaszczyliśmy, żeby, że tak powiem, ze zdwojoną mocą oddać go tej lokalnej społeczności Serocka, społeczności całej Rzeczpospolitej, ale też chyba oddać należyty hołd tej postaci i pokazać go w jak najmocniejszym świetle całemu światu. Ja mam tę tendencję do przeciągania, nie chciałbym tego zdominować swoimi głosami, natomiast tak, serdecznie państwu dziękuję i gratuluję. Ja powiem tak, półtora roku temu mieliśmy akurat z panem Mirkiem sposobność przeprowadzić kilka takich twórczych, myślę, rozmów na temat tego, jakim potencjałem dysponujemy, jeśli chodzi o to dziedzictwo historyczno-kulturowe. Twórcze zaangażowanie pani Marleny. Oczywiście kontynuujemy tutaj dzieło, bo przez 30 lat samorządności bardzo wiele postaci historycznych, bardzo wiele rzeczy, jeśli chodzi o kultywowanie tej historii, udało się poprowadzić, wykonać. Dzisiaj jest z nami pan Jakubczak, który jest żywym, że tak powiem, skarbem tej gminy, jeśli chodzi o... Jeszcze? Dobrze usłyszałem? Nie, to ja panu życzę wielu lat w zdrowiu i z korzyścią właśnie dla tego naszego dziedzictwa. Chciałem podziękować przy tej okazji. Chciałem podziękować panu Jackowi Szczepańskiemu za życzliwość, za to, że Muzeum Historyczne w Legionowie też się tutaj odwołuje i czuje, że tak powiem, jako współgospodarz tego wspólnego dziedzictwa. Chciałem podziękować Akademii Humanistycznej w Pułtusku, z którą współpracujemy od lat. Mógłbym tak o wielu aspektach mówić. Pozwólcie państwo, że tylko to zasygnalizuję, ale osobiście naprawdę czuję wdzięczność, bo ja przez wiele lat byłem radnym przewodniczącym, 15 miesięcy jestem burmistrzem, ale mam takie głębokie poczucie, że musimy przyspieszyć, musimy wykorzystać w jak największym stopniu ten potencjał, żeby oddać cześć tym postaciom, ale też z takiego partykularnego powodu, ponieważ to jest nasze bogactwo. W najmniejszym, znaczy w minimalnym stopniu na razie go zagospodarowaliśmy i myślę, że będziemy te kolejne kroki wykonywali. Postać Szaniawskiego, postać Wolskiego, wielu znakomitych bohaterów związanych z tą ziemią. Będziemy na pewno kolejne odsłony tego typu wydarzeń. Jestem przekonany, że też z udziałem tych oto autorów, którzy tak wiele nam dali już przy okazji tej monografii. Pozwólcie państwo, że ja nie będę tego kontynuował. Pan Wiesław wspomniał o tym, jak miejscowość Dębę próbuje oddać hołd tej wielkiej postaci. Ja powiem, że myślimy o wielu rzeczach, również w odniesieniu do Witolda Zglenickiego. Rozmawiamy z fundacjami, z ministerstwami.
Powiem tak, czytałem, upatrzyłem dzisiaj na ten testament z Glenickiego. Gdyby przynajmniej w małej części udało się wrócić do tych jego założeń i poprzez to oddać hołd, ale jednocześnie wzmacniać tą polską naukę, wzmacniać w ogóle znaczenie Polski, która jest znana nawet naszym mieszkańcom z czynów zbrojnych, a niekoniecznie z tych czynów niezbrojnych, a jakże ważnych. No właśnie, tak naprawdę chciałem Państwu dwa słowa jeszcze powiedzieć o wielkich Polakach, których nie znamy. Dzisiaj do Pruszyńskiego się autorzy odwołali. Kiedyś o tym porozmawiamy. Warto ich te postaci pielęgnować, kultywować, inspirować naszą młodzież, nasze społeczności tymi wielkimi osobowościami. Warto pokazywać, jak budując swoje kariery indywidualne, potrafili pielęgnować też ideę polskości, która wybuchła, która się zadziała dzisiaj w wolnym kraju. Też wyjątkowy dzień, bo w święto, Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych mamy sposobność tą monografię promować. Mógłbym tak długo. Serdecznie Państwu gratuluję, dziękuję, a Państwu dziękuję za to, że w tak licznym gronie mogliśmy tą ucztę dla duszy tutaj odbyć. Wielkie serdeczne dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Mam wielką satysfakcję, że po tak się podoba. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy i teraz zapraszamy do odebrania książki i na mały poczęstunek. Dziękujemy bardzo.